Kolejne zabytkowe obiekty w województwie śląskim zostaną odnowione. Zakończyła się druga edycja rządowego programu odbudowy zabytków. Finansowe wsparcie otrzymały m.in. dwie charakterystyczne wieże w Katowicach. Dlatego z jednej z nich przez dłuższy czas nie będzie można podziwiać panoramy miasta. Łukasz Kądziołka. Od wielu miesięcy wieża szybu Warszawa 2 jest niedostępna dla zwiedzających. Muzeum Śląskie zamknęło punkt widokowy, ponieważ wykryto problemy ze stabilnością nitów w części terasowej przy platformie. Prace będą obejmowały kompleksową konserwację, czyli czyszczenie, uzupełnianie ubytków, naprawa, później po zakończeniu malowanie całej wieży. Teraz się to zmieni, bo muzeum dostało dofinansowanie na przeprowadzenie renowacji wieży będącej pozostałością po kopalni Katowice. To będzie duża inwestycja. Zabytkowa część konstrukcyjna, ona no niestety na etapie budowy nowej siedziby nie była remontowana. W związku z tym no, ostatni remont, jaki był na tej części konstrukcyjnej, tej starej, stuletniej wieży, to był w 2006 roku. Ponownie widok z mierzącej prawie 50 metrów wieży będzie można oglądać za około rok. Tak wyglądają Katowice z innego wysokiego punktu, czyli wieży spadochronowej w Parku Kościuszki. Wchodzić tu nie można, ale 35-metrowa stalowa konstrukcja wybudowana w 1937 roku jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów na mapie Katowic i też zostanie wyremontowana. Obiekt ten wymaga prac konserwatorskich. Chodzi przede wszystkim o wyczyszczenie tej konstrukcji wieży, zweryfikowanie, czy gdzieś nie wymaga ona uzupełnienia, pomalowanie i tym samym zabezpieczenie na nowo specjalnymi preparatami na kolejne lata, tak abyśmy nie mieli do czynienia z degradacją tego obiektu, bo tak jak wspominam, jest to rzeczywiście ważne miejsce, jeśli chodzi o historię Katowic. Na remont wieży Katowice otrzymały dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z tego samego rządowego programu odbudowy zabytków. Niedaleko, bo zaledwie kilkaset metrów dalej, znajduje się kolejny obiekt, który zostanie odnowiony. To kościół z XVI wieku, który powstał w Syrynii w powiecie wodzisławskim, gdy jeszcze Katowice nie istniały. Teraz jest jednak ważnym zabytkiem. Polityka Grażyńskiego, ówczesnego wojewody, była taka, żeby pokazać ową prapolskość naszą, w związku z czym chciano tutaj urządzić skansen tych faktycznie polskich budynków, no bo polszczyzna przetrwała na wsiach, więc generalnie założenie było raczej ideologiczne. Na przeniesieniu kościoła do Katowic w 1938 roku się skończyło i skansen nie powstał. Jednak drewniany kościół wrósł już w krajobraz miasta. Teraz przejdzie kompleksowy remont i doczeka się instalacji systemu przeciwpożarowego oraz monitoringu. Na inwestycje miasto otrzymało 3,5 miliona złotych rządowego wsparcia.